Dziękuję pięknie. Przede wszystkim za zaproszenie. I siedząc tutaj, słuchając już Joanny i Anny, zastanawiałam się, że ponieważ buntownicza jest moja natura, więc powinnam to, co przygotowałam, jednak troszeczkę rozsadzić i zmienić. Więc cudownie, dziękuję. Będą te same slajdy, nie denerwujcie się. Ale cudownie, że wspomniałaś w tej zapowiedzi o mnie, o tych szarościach, bo ja będę mówić dzisiaj też o szarościach, ale a propos rozsadzenia, myślę, słuchając was i myśląc w ogóle o tym dzisiejszym spotkaniu, jadąc tutaj pociągiem, zastanawiałam się, co nas wszystkie łączy. I wybaczcie mi, jeśli się mylę, ale zaryzykuję, że każda z nas w trakcie swojej pracy dostała kiedyś takie pytanie, jak sobie z tym wszystkim radzimy. Jak się kładziemy spać, jak przeżywamy te historie, jak żyjemy ze swoimi bohaterkami, jak emocjonalnie przechodzimy z kolejnej historii do kolejnej historii. Myślę, że to jest coś, co nam wszystkim towarzyszy. I oczywiście tutaj jakby płeć nie jest tą kategorią, która, bo ja przecież też piszę o mężczyznach, piszę o osobach niebinarnych, zajmuję się queer historią, ale te mechanizmy są dokładnie takie same i identyczne. I to, dlaczego powiedziałam, że będę dzisiaj mówiła o szarościach, bo to jest też takie pytanie, które towarzyszy mi na wszystkich takich spotkaniach. To jest takie pytanie, z którym ja się mierzę i nigdy ta odpowiedź nie jest prosta, bo jak się możecie państwo doskonale domyślić, my z tymi biografiami po prostu żyjemy. Tych biografii nie da się zapomnieć. Czasami wiemy już od samego początku, że musimy je opowiedzieć, ale może nie teraz, może trzeba poczekać, może trzeba dobudować tę historię. I dzisiaj chciałabym, żebyście po tym moim wystąpieniu zadawali sobie kilka takich pytań, żeby te pytania z wami zostały. Jedno z nich brzmi, co wolno od samego początku, co wolno w historii kobiet opowiadać. Drugie to, co jest najbardziej dla nas cenne. Trochę Anna i Joanna już o tym wspominały. Trzecia rzecz, że tak naprawdę do tych biografii trzeba cały czas wracać, że my cały czas gdzieś jesteśmy wszystkie, ja z nas wszystkie uznaję za historyczki, herstoryczki, że my zawsze jesteśmy do tych biografii przywiązane, że one nigdy nie są w pełni opowiedziane, że nie można zamknąć jakiejś historii, bo trzeba do niej wrócić, bo często kryje się tam coś, czego myśmy też nie mogły na początku zobaczyć, rozwarstwając ją, opowiadając ją. I trzecia rzecz dla mnie najistotniejsza, to będzie troszkę moja herstoria, czyli sprawdzajcie swoje własne szafy. Sprawdzajcie swoje własne archiwa, bo tam czasami kryje się coś, co może być dla was bardzo, bardzo cenne. I wtedy trzeba się zgłosić do Ani i no, wiecie co dalej. A, nie. Irka. Moja herstoria zaczęła się od projektu Przemilczane, od książki Przemilczane. Zajmowałam się seksualną pracą przymusową w okresie II wojny światowej. Zatrzymałam się, bo tak naprawdę ja nie pisałam biografii seksualnych pracownic przymusowych z okresu II wojny światowej. Ja zaledwie zbliżałam się do tych opowieści. Więcej, to piszę w swojej książce, więcej wiedziałam o tym, gdzie te kobiety przebywały, w jakich przestrzeniach żyły. Byłam w stanie wskazać, jaki jest kolor w pokoju w domu publicznym w bloku 24 w KL Auschwitz I, a nie miałam pojęcia na przykład, jaka jest data urodzenia tej kobiety. To jest Irka. Wiem, że urodziła się w 1922 roku, ale nie wiem, jaka jest dokładna data jej urodzenia po dzień dzisiejszy. Żyję z Irką, jestem z Irką od 16 lat, nadal nie wiem. To zdjęcie zostało zrobione w połowie 1943 roku w KL Auschwitz. Wtedy już Irka pracowała w domu publicznym dla więźniów w KL Auschwitz I i to zdjęcie zrobił jej ukochany Zygmunt Sobolewski. Zygmunt Sobolewski, możecie go państwo kojarzyć, był więźniem z tak zwanego pierwszego transportu politycznego, więźniów Polaków, głównie Polaków z 14 czerwca 1940 roku. Miał numer w Auschwitz 88. Po wojnie, skracając bardzo jego historię, wyprowadził się do Kanady i napisał wspomnienia, współnapisał razem ze współautorem Royen Tannenbaumem i w tych wspomnieniach umieścił to zdjęcie i opowiedział historię Irki. I był jedynym, który to zrobił. W Polsce nikt o Irce nie chciał nic wiedzieć. Dzisiaj wiemy, że przywieziona została do obozu z dystryktu krakowskiego w październiku 1942 roku, a od września 1943 roku pracowała w domu publicznym w Auschwitz I.
przez rok. Następnie została przerzucona na funkcję, była pomocniczką kapo w obozie kobiecym, tak zwanym Erweiterung na terenie KL Auschwitz. Jeden przeżyła wojnę i razem z Sobolewskim spotkali się już po wyzwoleniu na terenie Bergen-Belsen. Próbowali nadal żyć ze sobą, tworzyć związek, ale to nie było możliwe. Irka wróciła do Polski, a Sobolewski wyjechał. W Polsce do połowy lat 50. pojawiała się na spotkaniach byłych więźniów. Wszyscy wiedzieli, jaka była jej historia, ale w pewnym momencie przestała przychodzić. Jeden tydzień, drugi tydzień, trzeci tydzień zniknęła. Zniknęła, bo komuś tam, wśród tych ludzi, wśród byłych więźniów, ale też nowych osób, współczesnych, w połowie lat 50. zaczęło przeszkadzać, jaki był jej los, co przeżyła, czego doświadczyła. Podobne doświadczenia miała ta kobieta. Zdecydowałam się dzisiaj opowiedzieć wam o jej historii, dlatego że nigdy wcześniej po pierwsze jej nie opowiadałam, dopiero się do niej szykuję, dopiero ją piszę, dosłownie teraz ją piszę do następnej książki, ale znam ją od 2003 roku, to jest Aga. Aga była seksualną pracownicą przymusową w KL Buchenwald, ale wcześniej była więźniarką Ravensbrück. Trafiła do Ravensbrück za obrażanie społeczności, lokalnej społeczności niemieckiej. Była pracownicą przymusową w rolnictwie na terenie Rugi i któregoś dnia ktoś namówił ją do tego, żeby nocą, uwaga, posmarowała kałem zwierzęcym klamki wszystkich domów w okolicy. I Aga to zrobiła. Wiem to od jej bliskich, udało mi się złapać kontakt z jej rodziną. I ze względu na to trafiła do obozu Ravensbrück. W obozie Ravensbrück po kilku miesiącach została przyznana jej funkcja. I Aga jest takim przykładem biografii, tak zwaną niepiękną duszą. To nie jest bohaterka, o której mogę państwu powiedzieć, że coś w tej biografii jest pozytywne. Pozytywne jest to, że przetrwała. Dlaczego? Dlatego, że w Ravensbrück jej funkcja polegała na tym, że biła więźniarki. Wykonywała tak zwaną karę chłosty. Za to dostawała lepsze jedzenie, za to miała lepsze miejsce w baraku, za to mogła, dzięki temu mogła przetrwać i żyć. I wykonywała te kary przez kilkanaście miesięcy. Następnie została przerzucona do Buchenwaldu i pracowała tam jako seksualna pracownica przymusowa. Przeżyła wojnę, została oskarżona przez swoje współwięźniarki po wojnie, dostała 7 lat na mocy tak zwanej sierpniówki i następnie wróciła do domu. Wróciła do Starogardu Gdańskiego, wyszła za mąż, za byłego żołnierza Wehrmachtu. Nie miał jednej ręki, jednej nogi. I tak funkcjonowała w tej swojej maleńkiej społeczności aż do końca lat 80. Wyzywana od hitlerówek, od babochłopów. Prawdopodobnie została wysterylizowana jeszcze w okresie obozowym. Była taką lokalną czarownicą, jak powiedział mi pan Andrzej. To jest cytat. I teraz oczywiście można się zastanawiać, czy ta historia powinna być opowiadana, czy nie. Według mnie jak najbardziej. Bez względu na to, jaka jest biografia moich bohaterek, bez względu na to, jakie były ich czyny, bez względu na to, co przeszły, co zrobiły w okresie przedobozowym i obozowym, nie powinny do tych obozów trafić, a naszym obowiązkiem jest opowiedzenie ich historii. A tutaj mamy Ludwikę. Jak widzicie, przy Ludwice, to jest zdjęcie oczywiście z KL Auschwitz. Ludwika była więźniarką Birkenau, obozu kobiecego i przy jej numerze 28987 stoją trzy literki. BVP, tak zwana BV-ka w gwarze obozowej, czyli tak zwana więźniarka kryminalna. P, czyli Polka. Kompletnie przemilczana kategoria w polskiej historiografii. To są te, czy ci, ale my dzisiaj mówimy o kobietach, to są te, o których nie warto mówić, bo ich historie nie są cenne. Bo cytując wiele głosów, bez względu na to, w jakim czasie historycznym żyjemy, i tak trafiłyby do jednostki penitencjarnej. Wśród wielu relacji obozowych nazywane tak zwanym drekiem i marginesem obozowym, brudem obozowym, który powinien zniknąć. A jaka jest historia Ludwiki? Ludwika mieszkała w maleńkiej wsi pod Jarocinem.
co zrobiła. W aktach sprawy ma wpisane obraza narodu niemieckiego, a tak naprawdę jej historia polegała na tym, że któregoś dnia do jej mieszkania przyszedł, do jej domu przyszedł mężczyzna w mundurze Wehrmachtu, który chciał kupić jajka. Ale to był tylko pretekst. Następnie rzucił się na nią, a pobił i zgwałcił. Zaszła w ciążę, urodziła dziecko, ale wcześniej próbowała usunąć płód. Miejscowa kobieta, która jej w tym pomagała, została za tym złapana, oskarżona o pomoc w aborcji i obie trafiły do więzienia. Przebywały w więzieniu w Fordonie i Ludwika w Fordonie urodziła syna. Zrzekła się tego dziecka. Następnie została przetransportowana w maju 1942 roku do KL Auschwitz i trzy miesiące później zmarła. To była jej kara. I ostatnia historia. A to jest moja babcia. Babcia Zosia, która urodziła się w 1933 roku i dzięki niej tak naprawdę dowiedziałam się, co to jest II wojna światowa. Jako mała dziewczynka, kilkuletnia, pracowała na służbie u Niemki. To była taka historia, która cały czas jakby towarzyszyła mi w trakcie mojej pracy od samego początku, od pierwszych studiów historycznych, ale gdzieś w tej historii była wyrwa. To była ciągle opowiadana kilka takich epizodów dotyczących tego, że raz wylała zupę i dostała po twarzy, że Niemka, o której służyła, zawsze biła ją tylko i wyłącznie w lewy policzek. I to jak mantra siedziało w mojej głowie. I któregoś dnia, dosłownie kilka lat temu, zapytałam moją mamę, co z moją prababką, czyli matką tej kobiety, którą widzicie na zdjęciu, z prababką Władysławą. I wtedy okazało się, że prababka Władysława była więźniarką kryminalną w kilku obozów koncentracyjnych. Możecie sobie wyobrazić, z moim całym zainteresowaniem i wszystkimi badaniami, że moja reakcja w stosunku do mojej mamy była dość, delikatnie rzecz ujmując, brutalna. Znaczy zapytałam na potrzeby naszego spotkania, powiem, dlaczego mi nigdy o tym nie powiedziałaś? I moja matka użyła słów, które zawsze słyszałam od wszystkich moich świadkiń i świadków, bo myślałam, że ci to nie interesuje. Więc jak mówię o sprawdzaniu własnych szaf, to sprawdzajcie własne szafy, sprawdzajcie pudełka po butach, sprawdzajcie swoje archiwum, bo dzięki tej kobiecie ja miałam gdzieś w głowie, czy to coś jeszcze czeka na mnie w mojej opowieści rodzinnej, a tym kimś jest właśnie prababka Władysława, która zmarła na zawał serca w styczniu 1982 roku, a ja urodziłam się półtora roku później. Dziękuję.